Elo, witajcie kochani, kinowa rozkmina, zaczynamy. Ja przepraszam, że tyle zwlekałem z tą recenzją, ale musiałem naprawdę przemyśleć ten temat bardzo dogłębnie, ponieważ jest to temat bliski memu sercu, a pierwsza ekscytacja, jaką miałem po pokazie prasowym filmu X-Men Mroczna Phoenix, spowodował, że gdybym tą recenzję nakręcił od razu po tym seansie, to by było nie fair zarówno dla mnie, jak i dla was. Dlatego po tygodniu przerwy, oswojeniu się z tym tematem, postanowiłem w końcu cokolwiek powiedzieć na temat Mrocznej Phoenix. Zaczynamy. Jestem wielkim fanem X-Menów. Kiedy byłem jeszcze mały, zbierałem komiksy, oglądałem każdą część, która pojawiła się w kinie od 2000 roku. Nieważne, czy była dobra, czy była zła, cieszyłem się faktem, że mogłem zobaczyć swoich ulubionych superbohaterów na dużym ekranie, kibicowałem im, niektóre historie poprowadzone były nad wyraz ciekawie, inne gorzej. Po dziś dzień jestem zły, jeśli chodzi o Wolverine Origins, to co zrobili z historią Weapon X po prostu mnie wkurzyło. No i mamy rok 2019, dochodzimy do Mrocznej Phoenix, która ma być takim podsumowaniem, zakończeniem tych prawie 20 lat istnienia X-Menów na dużym ekranie, zarówno tej starej, można powiedzieć, sagi, jak i tej nowej, która zaczęła się od pierwszej klasy, First Class. W rolę Dark Phoenix wcieliła się Sophie Turner, Sansa, znana wszystkim z Gry o Tron. Pomimo, że miałem obawy, jeśli chodzi o dobór aktorki, tak po tym seansie mogę śmiało powiedzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Sophie Turner naprawdę się starała, żeby wypaść perfekcyjnie jako Dark Phoenix i pomimo słabych czasami dialogów, czy też wątłego i naprawdę wątpliwego scenariusza, starała się, żeby jej postać była niezwykle przekonywująca, bo nie okłamujmy się, przez ten cały czas trwania filmu Mroczna Phoenix przechodzi pewną podróż, pewną metamorfozę. I Sophie Turner wypada naprawdę bardzo dobrze w tym filmie. Tak jak i zresztą reszta aktorów, którzy, jak już wspominałem, pomimo słabego scenariusza i czasami naprawdę kiepskich dialogów, starają się co mogą, by uratować ten film. Mowa oczywiście o Charlesie Xavierze, w którego wcielił się James McAvoy, oraz Magneto, którego zagrał Michael Fassbender. Kolejną mocną stroną tej produkcji jest muzyka. To jeden z tych hype'ów, które spowodowały, że chciałem o tym filmie mówić w samych superlatywach. Właśnie muzyka. Muzyka w wykonaniu Hansa Zimmera, który w ogóle się chyba nie starzeje, ma ciągle pomysły na nowe brzmienie i chwała mu za to. Zimmer, nie starzej się, ciągle komponuj, bo jesteś w tym wybitny, jesteś w tym przegenialny i naprawdę jego muzyka potęguje wymiar epickości, jeśli chodzi o ten film. 10 pierwszych minut filmu jak najbardziej szacun. Bardzo mi się podoba to, że X-Meni są wręcz rozchwytywani, mają swoją grupę fanów, chodzą w tych swoich oczojebnych kostiumach. Wiadomo, marketing dźwignią handlu, muszą się jakoś promować, ratują świat. Charles Xavier wie o tym, że jeśli nie będą robić tych dobrych uczynków, to będzie to samo, co miało miejsce w przeszłości. Czyli będą atakowani, będą gnębieni, będą niezrozumiani przez to, że są mutantami, więc stara się, żeby jego grupa elitarna X-Menów cały czas pomagała zwykłym ludziom, przez co, że są użyteczni, rząd, jak i hejterzy dają im spokój. Jean Grey staje się Mroczną Phoenix w wyniku zderzenia się z kosmiczną mocą, zaczyna jej odwalać, sama do końca nie wie, co się z nią dzieje, wie tylko tyle, że coś tam w środku w niej jest, coś niezwykle potężnego. Bardzo mnie wkurza to, że w tym filmie bardzo małą rolę odgrywa Quicksilver. Quicksilver był taką gwiazdą programu, skradł całe show. Każda scena z nim była tak dobrze przemyślana, tak fajnie zrealizowana, zarówno pod względem efektów specjalnych, jak i ujęcia kamer, że no, czasami się czekało, oglądając kolejny film ze stajni X-Menów, tylko po to, żeby zobaczyć, co tym razem Quicksilver zrobi. Dark Phoenix, scenarzyści bardzo szybko pozbyli się Quicksilvera, tylko po to, żeby dać pole do popisu Dark Phoenix oraz innym postaciom. Charles Xavier jest to jedna z bardziej kontrowersyjnych postaci, jeśli chodzi o ten film. Jeśli chodzi o opinie dotyczące tego filmu. Niektórzy mówią, że
jego zachowanie, jego podejście zarówno do prowadzenia akademii, jak i zarazem do motywowania, prawda, swoich podwładnych X-Menów do działań jest wręcz kiepskie. Ale nie zapominajmy, że Charles Xavier na swój sposób stał się gwiazdą, prawda, stał się idolem wielu, wielu ludzi. No to może trochę człowiekowi tam w głowie pomieszać. Jego ciągłe powtarzanie, że Dark Phoenix jest dobra, że musimy jej pomóc, w pewnym momencie staje się niezwykle wkurzające. To samo jest właśnie z Dark Phoenix, która cały czas powtarzając dam sobie radę, też potrafi irytować. My od X-Menów oczekujemy typowej rozwałki. Oczekujemy walk mutantów, świetnych efektów specjalnych, dobrej muzyki, widowiskowych bitw. X-Meni nigdy do końca nie wiedzieli, w którą stronę chcą iść. Czy chcą być filmem dojrzałym, poważnym, borykającym się z problemami świata typu rasizm, typu równouprawnienie, czy też stanowić dobrą rozrywkę. Bardzo liczyłem na opowiedzenie historii Mrocznej Phoenix, bo jest to jedna z ciekawszych, jedna z silniejszych postaci w uniwersum Marvela. Jak już mówiłem, Sophie Turner zagrała fenomenalnie i reszta aktorów pierwszoplanowych, którzy naprawdę starali się, żeby w tym filmie ich postacie były ciekawe, interesujące i wielowymiarowe. Nie pomagał im niestety w tym scenariusz, to raz. Dwa, poprowadzona fabuła i dialogi. Czasami film z pompatycznego klimatu, wręcz poniosłego, prawda, poważnego, wchodzi w niskich lotów humor i typową rozwałkę. Robi to bardzo, bardzo nierówno. Ale to, jak już wspominałem wcześniej, jest to taki fenomen każdej kinowej produkcji X-Menów. Jeśli zaś chodzi o przeciwników, którzy występują w tym filmie, są oni nijacy. Szczerze, mogliby praktycznie nie być. Nawet uważam, że film byłby ciekawszy, gdyby ich w ogóle nie było. Gdyby cała ta historia była poprowadzona od A do Z, jeśli chodzi o metamorfozę Jean Grey w Mroczną Phoenix. To by było, myślę, ciekawsze. A tak naprawdę dodanie do tego przeciwników powoduje taki miks, czasami niestrawny, czasami ładnie wyglądający, a czasami chaotyczny. Wybierzcie się, zobaczcie, jak poradziła sobie Sophie Turner jako typowa twardzielka z uniwersum Marvela, mowa o Mrocznej Phoenix, ponieważ jej droga, jeśli chodzi o grę o tron, już się zakończyła, a to jest naprawdę utalentowana aktorka, piękna utalentowana aktorka, więc myślę, że warto, żeby się odnalazła w kolejnych produkcjach i żeby tych angaży do wielu blockbusterowych produkcji jak najbardziej miała. Daję temu filmowi 7 na 10. Plusem jest, jak już wspominałem, muzyka, gra aktorska, początek filmu oraz czasami efekty specjalne i niektóre walki. Minusy: dialogi, fabuła. Film jest nudnym miejscami, efekty specjalne nieraz są odrażające, chaotyczna kamera i wątek finałowy oraz przeciwnicy. Mówię, nie zniechęcajcie się, idźcie zobaczyć, może macie inną opinię. Ja was serdecznie pozdrawiam w te upalne dni, jest strasznie gorąco. Mam nadzieję, że teraz będę też wrzucał coś częściej, szczególnie, że trochę tych produkcji będzie. Mam na pewno przeogromną ochotę wybrać się na Godzilla i zrobić z tego jakąś recenzję. Pozdrawiam was jeszcze raz mocno. Trzymajcie się. Cześć. I subujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Pamiętajcie, ja to robię dla was i bardzo by było mi miło, gdybyście to doceniali. Cześć.